Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Beata Tomanek. Zapraszam do kolejnego wykładu w naszej szkole bardzo wieczorowej. W studiu są już goście, pani profesor Alicja Ratuszna, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego i pan profesor Jerzy Zioło, kierownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Dzisiaj mówić będziemy, prawdę mówiąc, o zdrowiu, bo zdrowie połączy właśnie te wszystkie wątki, które będziemy dzisiaj rozwijać, a rozpoczniemy od wątku dotyczącego Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. To centrum powstaje, a właściwie jest w takim procesie powstawania, bo można powiedzieć, że już jest otwarte, a z drugiej strony jest zagospodarowywane. Kiedy będzie można do tego centrum wejść i zobaczyć już gotowe, przygotowane do pracy laboratoria, pomieszczenia, sale wykładowe, panie profesorze? Chcemy zajęcia dydaktyczne rozpocząć już 1 października 2012 roku. A w tej chwili... Czyli w najbliższym roku akademickim. Tak, już. Tam chcemy niektóre kierunki i specjalności, które już są otwarte i które już są zapełnione studentami, przenieść do Chorzowa, do tego centrum. To studenci się cieszą. Oni już wiedzą, że dostąpią takiego zaszczytu. Rzeczywiście ci studenci, z którymi mam zajęcia i których informuję o tym, że będą od 1 października w Chorzowie, niecierpliwie czekają. Zwłaszcza jak siedzą na tych niewygodnych siedzeniach, które w tej chwili i którymi dysponujemy w starych aulach, z niecierpliwością czekają na... Ale też wyobrażam sobie, panie profesorze, że ta informacja zmotywowała ich do nauki, no bo żeby tam się uczyć, muszą zaliczyć najbliższe semestry. Znaczy, no nie wiem, czy to ich... Odbiło się to na ocenach? Czy to ich mobilizuje? Mam nadzieję, że tak. I tego się trzymajmy. Proszę powiedzieć, którzy studenci, z jakich kierunków będą studiowali właśnie w Chorzowie, w tym nowym centrum? No jest kilka jednostek, które tam będą partycypowały w tym centrum. Z tych naszych to będzie fizyka medyczna, biofizyka i specjalności takie jak chemia leków i chemia informatyczna. Tak się to chyba nazywa. Ja tu podpieram się koleżanką. Tak, pani profesor, bo to jest centrum międzyuczelniane, to po pierwsze, i jeszcze interdyscyplinarne. To znaczy, że studenci nie tylko z Uniwersytetu Śląskiego będą tam mogli studiować. Tak, bardzo chcemy, żeby tam także w naszych pracowniach mieli zajęcia studenci farmacji i takie mamy wstępne rozmowy. Czyli jesteśmy bardzo otwarci także na inne kierunki. I także studenci z innych wydziałów naszej uczelni. Na przykład z biologii. Z biologii, to znaczy będziemy prowadzić zajęcia z biologii dla studentów kierunku biofizyka głównie i tam, gdzie potrzeba, to dla fizyki medycznej, ale także mamy takie kierunki studiów jak inżynieria biomedyczna, która jest w Sosnowcu przy Instytucie Informatyki. To ci studenci oczywiście będą mieli zajęcia z biofizyki w Chorzowie, w naszych nowoczesnych laboratoriach. W tym sensie jest to międzywydziałowa jednostka interdyscyplinarna także dla tych jednostek, które znajdą w naszych pracowniach, głównie biologicznych czy fizycznych, no chęć, żeby studenci poznali te pracownie, tam mieli zajęcia. Tak, tu jesteśmy otwarci. No, centrum będzie też siedzibą Instytutu Nauki o Materiałach, który prowadzi swój kierunek nauki o materiałach właśnie, i inżynierię materiałową, także to będzie też kontynuowane w Chorzowie. Czyli no, studenci z różnych kierunków, z różnych wydziałów i z różnych uczelni tam się spotkają, tak. Bo też Uniwersytet Medyczny, z tego co wiem, będzie współpracować z Uniwersytetem Śląskim. No i część Politechniki Śląskiej, szczególnie te wydziały, które są tu w Katowicach zlokalizowane, to także. I to będzie wyglądało technicznie w ten sposób, że część przedmiotów będzie realizowana w tym śląskim centrum, a część u nas na uczelni, tak? Czy całe kierunki i całe wydziały się tam przeniosą? Znaczy, my na przykład chcemy dobrze wyposażyć pracownię biofizyczną.
I ta pracownia, którą chcemy zbudować na najwyższym poziomie, będzie mogła służyć również w tym zakresie na przykład Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, gdyby chciał korzystać. Tu koleżanka wspominała o tym, że rozmawialiśmy kiedyś, uzgadnialiśmy z farmacją takie możliwości kooperacji. W każdym razie jesteśmy otwarci. Chcemy, żeby ten wysiłek ministerstwa i regionu śląskiego, zainwestowanie tak dużych pieniędzy, no, służył jak najszerszemu gronu beneficjentów. Tutaj muszę dopowiedzieć, że pan profesor Jerzy Zioło jest dyrektorem Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, na razie w budowie, ale bardzo też możliwe, że w przyszłym roku akademickim również spotkamy się i pan zostanie dyrektorem tego centrum. Niezbadane są. Wszystko się może zdarzyć. Wyroki, tak. Może powiedzmy, że główną atrakcją tego centrum, przynajmniej z tego, czego się dowiaduję, będą jego laboratoria. O ile teraz studenci trochę narzekają, że tych ćwiczeń jest, no, takich praktycznych jest trochę za mało, o tyle tam, w tym nowoczesnym centrum, będą nareszcie mogli, no, oddać się pracy laboratoryjnej. Mówię prawdę? Tak, oczywiście, że tak. Tam powstaną, no, nowoczesne pracownie. Te, które mamy w tej chwili w Instytucie Fizyki, będą zmodernizowane, ale bardzo wiele powstanie nowych. To są pracownie spektroskopii, to są pracownie badań rentgenowskich, jakichś badań magnetycznych. Mamy przepiękne, super przyrządy za ciężkie miliony złotych, kupione głównie z funduszy, z środków unijnych, z różnych programów unijnych. Wyposażamy tam, my jesteśmy dobrzy w przygotowaniu pracowni fizycznych, ale takie nowe wyzwania są pracownie właśnie chemiczne, takie specjalne, gdzie będziemy mogli produkować substancje o własnościach leków. Chcemy je potem badać. Tworzymy tam pracownie biosensorów, pracownie nanoukładów, bo tutaj też byśmy nie powiedzieli, my prowadzimy studia właśnie z nanofizyki i taki układ mezoskopowy, to są też takie obiekty niewielkie, rzędu tam kilku tysięcy nanometrów. W każdym razie taką fizykę też prowadzimy i mamy, tam chcemy takie pracownie utworzyć. Mamy zamówiony piękny sprzęt, aparaturę, różnego typu mikroskopy sił atomowych, mikroskopy transmisyjne. Znaczy, to trudno całą taką gamę tych przyrządów podstawowych wymienić. To wszystko będzie dostępne nie tylko dla kadry naukowo-badawczej, dla doktorantów, ale dla studentów. Oni tam będą robić prace swoje magisterskie, prace licencjackie. Będą się tam uczyć. Także chcemy, żeby oni się nie uczyli już tam przy jakichś prostych ćwiczeniach wymyślanych w XIX wieku, tylko żeby razem ich puścić na aparaturę najnowocześniejszą. Najnowocześniejszą, tak, która jest skomputeryzowana, żeby mieli możliwość właśnie oglądania tych zapisów wyników przy pomocy komputera, całego wizualizacji tych wyników. Sami, żeby mieli programować, znaczy opracowywać wyniki tych danych. Także to są takie trochę inne wyzwania niż dotychczas, myśmy. Ale to też będzie inny sposób przekazywania wiedzy, kształcenia, tak. My jesteśmy w tej chwili na przykład już odchodzą tego centrum, prawda? Jesteśmy na takim etapie modyfikacji naszych programów. Mamy projekt unijny, wprowadzanie metod komputerowych do nauki, do kształcenia, że student kończąc studia będzie wiedział, jak ma dane zjawisko zaprogramować, zamodelować, przewidzieć je, a dopiero potem ewentualnie realizować już tak doświadczalnie. To są nowe horyzonty rozwoju. Tam też będziemy takie studia realizowali z takimi programami właśnie na kierunku biofizyka czy fizyka medyczna. Do tego potrzebujemy dobrych komputerów, serwerów, prawda, całego przyrządowania takiego właśnie informatycznego. Także to będą jak gdyby nowe są wyzwania, nowe możliwości. Ale to są nowe wyzwania przede wszystkim, wydaje mi się, jednak dla kadry, która kształci, tak, prawda? Czyli dla państwa. Tak. I kadra jest kształcona właśnie w ramach tego projektu, tak. Takim tematem wspólnym, który wiąże wszystkie grupy badawcze, które będą w tym centrum, nie tylko nasze dwa zakłady, ale również kolegów z nauki o materiałach, to jest zdrowie. Zdrowie i wiele prac naszych związanych jest właśnie z tym tematem. Koleżanka i ja reprezentujemy dwa zakłady różne, które w różny sposób, ale zajmują się badaniami mającymi
przynieść postęp w ochronie zdrowia. Bo jednak jeżeli to jest centrum edukacji i badań właśnie tych interdyscyplinarnych, to jednak musi być jakaś formuła łącząca czy jednocząca te wszystkie działania. I tą taką formułą jednoczącą jest ludzkie zdrowie. Ludzkie zdrowie. Nasze zdrowie, tak? Jeżeli chodzi o zdrowie, kiedyś właśnie jeden z gości szkoły bardzo wieczorowej, pan profesor związany z chemią, wytłumaczył mi, że muszę sobie wyobrazić, że ludzki organizm to jest takie jedno wielkie laboratorium chemiczne. I bardzo to do mnie przemówiło. Teraz jak słyszę, że ktoś musi brać jakieś leki, czy wspomagać się tak zwaną chemią, czy w ogóle leczyć coś za pomocą leków, to już sobie wyobrażam, jak ten proszek, ten płyn wpada do tego laboratorium i tam zachodzą różne reakcje chemiczne. Tak. Proszę powiedzieć, jak fizycy teraz wytłumaczą swoje związki na przykład z produkcją leków? Właśnie, wpada takie lekarstwo do tego organizmu, a i żeby zostało jakoś zaabsorbowane i wykorzystane, to dobrze jest, jeżeli ono będzie miało taką bioprzystępność. To znaczy takim warunkiem podstawowym jest to, żeby była dobra rozpuszczalność tego leku w tych płynach ustrojowych, a głównie we wodzie. To, co się produkuje w tej chwili, to jest głównie lekarstwa w takiej postaci krystalicznej. I rozpuszczalność tych leków bywa różna, na ogół bardzo słaba. I to powoduje, że trzeba brać duże dawki leków. One długo się rozpuszczają. Niekiedy są jakieś skutki uboczne związane z takim nadmiernym spożywaniem tych leków, żeby były skuteczne. I od kilkunastu, a dokładnie mniej więcej od 10 lat pracuje się nad tym, żeby te leki były nie w formie krystalicznej, tylko w formie amorficznej. Podawane w tabletkach do organizmu. Forma amorficzna, to znaczy? To znaczy niekrystaliczna, taka forma szklista na przykład. Szkło jest takim materiałem stałym, ale nie ma struktury. Nie ma struktury krystalicznej. Hodowla materiałów krystalicznych jest zawsze wygodniejsza, jest dobrze zdefiniowana i prostsza. Natomiast są te kłopoty, o których wspominałem. To znaczy z tym przyswajaniem. To przyswajanie takie biologiczne tych materiałów. Natomiast jeżeli to jest forma amorficzna, to niekiedy ta rozpuszczalność we wodzie bywa o rząd wielkości lepsza. Takie może anegdotyczne, taki anegdotyczny przykład to jest taki, że jeżeli ktoś z jakichś powodów zażywa wiagrę, to ta wiagra działa podobno po godzinie, ale jeżeli ona jest w formie amorficznej, to działa bardzo szybko. Nie wiem, czy od razu, ale bardzo szybko. Czyli taka jest różnica. Taka jest różnica. Ja widziałam leki, które na przykład podawane są w formie, czy dozowane takich plastrów. I wtedy nie ma już tego, nie ma potrzeby połykania leków, prawda? Wtedy muszą trafić do żołądka. One wchłaniają się inaczej, prawda? Przez skórę, tak. Przez skórę. Przez układ potem krążenia, czy tam... Tak, bo to też są leki tak zwanej nowej generacji, prawda? My, laicy, jesteśmy z tej drugiej strony, raczej próbujemy już te leki na sobie. A to, czym się moi koledzy i koleżanki zajmują, to jest właśnie tabletkowanie tych leków i podawanie je w taki konwencjonalny sposób, w postaci tabletki. Czyli połykanie. Połykanie, tak. I to, takie materiały amorficzne mają też tą zaletę, że lepiej się dają tabletkować. Wygodniej, prostsza jest technologia tabletkowania niż takich materiałów krystalicznych. Jest u nas taki projekt realizowany pod kierunkiem pana profesora Mariana Palucha, nasz najmłodszy profesor, który wygrał konkurs na ten program TEAM. On koncentruje wokół siebie sporą liczbę doktorantów i studentów.
No i opracowują technologię otrzymywania tych związków amorficznych kilkoma sposobami. Nasz zakład generalnie zajmuje się dynamiką molekularną w cieczach i również w takich materiałach przechłodzonych, szklistych. Także w pewnym sensie ten nasz profil nie ulega zmianie, natomiast aplikowany jest do praktyki. Takie amorfizowanie, takie klasyczne, polega na tym, że przechładza się, znaczy topi się kryształ, ten kryształ później się schładza, a jeżeli się go schładza powoli, to oczywiście jak się schodzi do temperatury krystalizacji, to tam się zatrzymuje ta temperatura, materiał się krystalizuje i później po pewnym czasie znowu ta temperatura leci w dół. Natomiast jeżeli ten proces się odpowiednio przeprowadza, to można pominąć ten etap krystalizacji, a ta ciecz się przechładza, jest w takich warunkach nierównowagowych. Jeżeli osiągnie odpowiednio niską temperaturę, taką, którą nazywamy temperaturą szkła, to poniżej tej temperatury otrzymujemy już materiał taki amorficzny właśnie, o jaki nam chodzi. Wyobrażam sobie, że w ogóle leki to jest zbiór substancji, które są ukierunkowane na leczenie schorzenia, bólu, prawda, czy choroby. Tak. Teraz to jest tak, panie profesorze, że te leki amorficzne, to ten cały proces prowadzący do tej amorfizacji muszą przeżyć te zasadnicze substancje, które mają leczyć. Tak, i one przeżywają. Tak? Tak, one przeżywają. No, pani, jeżeli weźmiemy wodę, zwykłą wodę, która też leczy. Jeżeli ją wsadzimy do lodówki, wsadzimy termometr do tej probówki, w której jest woda, i powiedzmy, że obserwujemy, jak się zachowuje ten termometr, temperatura liniowo maleje do temperatury zera, później zatrzymuje się termometr, zatrzymuje się temperatura i następuje proces krystalizacji. Woda zamienia się w kryształy lodu. A jeżeli już się skrystalizuje cała woda, przejdzie fazę taką krystaliczną, to później ta temperatura dalej się obniża, proces jakiś zaszedł, zużył energię i dalej obniża się temperatura. Można też ten proces przeprowadzić w inny sposób. Można bardzo szybko przechłodzić wodę, przejść przez tą temperaturę 0 stopni poniżej i mamy zestalony, znaczy fazę taką zestaloną tego lodu, ale to nie jest faza krystaliczna, to jest faza taka amorficzna właśnie. I tak się dzieje z każdą substancją, to znaczy może się tak dziać z każdą substancją. Oczywiście amorfizacja nie polega na zmianie związku. Ten związek chemiczny jest dalej dokładnie taki sam, jaki był i jaki ma własności lecznicze. Natomiast chodzi o to, żeby on miał tą formę taką, która jest lepiej bioprzyswajalna. Żeby się lepiej rozpuszczał w wodzie na przykład. Czyli żeby szybciej działał w naszym przypadku. Tak, żeby nie trzeba było tak dużo leków brać w osiągnięciu dobrego rezultatu. Aha, czyli my bierzemy tych leków tylko dlatego tak dużo, żeby ten efekt był bardziej gwarantowany zażywania leków. No tak, bo lekarstwo, które bierzemy w formie krystalicznej, to ono musi się i tak rozpuścić do takich pojedynczych cząsteczek, które wchodzą w reakcję, o które nam chodzi. Natomiast jeżeli one są w krystale, no ten proces otrzymywania czystych molekuł jest trochę utrudnione energetycznie i to dłużej trwa. Czy to jest drogi proces, długotrwały? Pani mówi o czym? No tej amorfizacji. Tej amorfizacji, Nie, to nie jest. To wszystkie leki można tak w taki sposób przerobić? Nie wszystkie, dlatego że są pewne bariery, one związane są z techniką, ze sposobem amorfizacji takich
takich praktycznych technik, z których w praktyce się korzysta, no i się stosuje właśnie to przechładzanie, liofilizację, suszenie rozpyłowe i to, co my ostatnio preferujemy, to jest mielenie kryogeniczne. To są takie techniki, które prowadzą do tego, żeby lekarstwo było w postaci amorficznej. Wybór zależy od tego, czy na przykład możemy podgrzać kryształ do odpowiednio wysokiej temperatury, żeby później go schładzać. Nie wszystkie lekarstwa możemy poddawać takiemu procesowi grzania. A wówczas na przykład preferujemy to mielenie kryogeniczne, nad którym ostatnio intensywnie pracują moi koledzy i które wydaje się być bardzo efektywne. Oczywiście dla określonej grupy związków. Mielenie kryogeniczne to brzmi intrygujące. To coś w niskich temperaturach, tak, na pewno, jest, tak? To się dosłownie mieli? Tak, jest młynek. Jest młynek, który jest umieszczony w takim termostacie zaopatrzonym w ciekły azot. I ten proces mielenia zachodzi właśnie w takiej niskiej temperaturze. I takie doświadczenia prowadzone są u nas na Wydziale Fizyki. Tak, tak. Ale przez naukowców, nie przez studentów. W tych doświadczeniach biorą udział studenci też. Robią prace magisterskie i doktorskie, mają publikacje i patenty związane z tym. Właśnie nasi doktoranci. No to gratulujemy. Co stoi na przeszkodzie, żeby upowszechnić ten proces i żeby w ogóle leki w takiej postaci pokazały się w aptekach? Znaczy, sytuacja jest taka, że formy amorficzne są niestabilne termodynamicznie. To są takie materiały przechłodzone, w nich zachodzi proces dłużej trwający lub krócej, ale zawsze prowadzący do rekrystalizacji. I to, nad czym pracują moi koledzy, to jest opracowanie takiej technologii, żeby ta forma amorficzna była długoczasowa, żeby to było w miarę stabilne w czasie, żeby ten związek nie rekrystalizował. A jak teraz szybko się rekrystalizuje? To jest kwestia dni, miesięcy, no to różnie, godzin? Różnie bywa. Nam chodzi o to, żeby ten proces trwał lata. Żeby to nie było coś, co... Żeby leki miały dłuższy termin ważności. Tak. Chodzi o ważność tych leków. No ale z drugiej strony, jeżeli one są zdecydowanie skuteczniejsze, to można przynajmniej przy niektórych lekach wykorzystywać te krótkie terminy, skoro są skuteczniejsze. No, teoretycznie tak. Teoretycznie pewnie tak, ale no, wie pani... No to jest przemysł medyczny, prawda? No właśnie, tutaj jeszcze inne względy wchodzą. Tak. Względów jest bardzo dużo. Ekonomia tu odgrywa gigantyczną rolę. To chodzi o to, żeby się opłacało, żeby to było tanie i żeby to stosować masowo. Także opracowywanie takiej technologii, która dawałaby rezultaty na parę godzin, to w ogóle jest nieopłacalne. Jedynie chory by skorzystał, prawda? Tak, ale każdemu choremu można pomóc. W tej chwili technika jest taka, takie możliwości, że wiele leków można zamorfizować i zaaplikować w takiej formie. Czyli teraz amorfizacja leków to są działania, takie wyzwania przed nauką w naszym uniwersytecie, tak? Czy one prowadzone są też gdzie indziej? Nie, one są prowadzone gdzie indziej, a to, co my robimy, jest prowadzone w kooperacji z innymi. Między innymi współpracujemy z Akademią Medyczną w Gdańsku. Pewnie się to teraz nazywa Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. Tam bardzo ściśle współpracujemy, mamy wspólne publikacje, patenty. I mamy też tam możliwość aplikowania tego w praktyce, dlatego że tam współpracujemy z Polfą, która pomaga nam w stosowaniu tego. Czyli jak pan mówił, panie profesorze, można tę szybkość działania sprawdzić w praktyce. To już nie jest informacja teoretyczna, tylko wynikająca z praktyki.
Tak, no bo my prowadzimy badania, które pozwalają ocenić, czy materiał jest dalej amorficzny, czy rekrystalizuje. Tutaj możliwości są olbrzymie. I tu bardzo często korzystamy z pomocy pani profesor, mojej przyjaciółki, która siedzi obok mnie, a która właśnie zajmuje się badaniami struktur kryształów i nie tylko kryształów. Więc pani profesor, no proszę powiedzieć kilka słów właśnie o tym, chorzy chętnie, coś oni w ogóle mają świadomość, że stosują leki nowej generacji? Czy... Myślę, że nie mają takiej świadomości, każdy oczekuje od efektu po prostu. Tak, efektu. W studiu są goście, pani profesor Alicja Ratuszna, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego i pan profesor Jerzy Zioło, kierownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Pani profesor ma inne, równie ciekawe, a może ciekawsze historie związane ze swoimi pracami, z pracami swojej grupy i one też służą zdrowiu i ratują nawet życie. Tak jak tu pani podała na początku, że organizm ludzki to jest taka ogromna pracownia, laboratorium chemiczne, ale także jest sterowane przez pewne zjawiska fizyczne. I to, czym się zajmuje mój zespół, którym kieruję, to są poszukiwania leków do terapii antynowotworowej. I to jest naprawdę temat, który ludzi zaraz natychmiast podnieca, co to ciekawie. Pacjenci są leczeni albo poprzez radioterapię, albo chemioterapię, która oczywiście oprócz uszkadzania komórek nowotworowych, także niszczy komórki zdrowe. I od wielu ośrodkach na świecie, u nas w kraju, prowadzi się badania do szukania takiej terapii celowanej, chemioterapii, ale żeby ona była celowana, czyli żeby uzyskać takie związki, które swoją aktywność niszczycielską ujawnią tylko w komórkach chorych. To mogą być komórki. Znajdą je, zlokalizują i tylko zaatakują tylko. Tak, tak. No i teraz tych metod jest też kilka i my się zajmujemy tak zwaną terapią fotodynamiczną. Nazwa jest taka właśnie trochę też dziwna, ale dynamika, bo to się dzieje dynamicznie, ale pod wpływem światła. Foto to jest światło. Są takie substancje, które są dla człowieka obojętne, dopiero swoją taką, jak gdyby, własności niszczące ujawniają po naświetlaniu ich światłem widzialnym. Tymi substancjami są, właśnie nazywamy je fotouczulaczami. Takim znanym fotouczulaczem, który każdy zna, to jest hemoglobina, to jest chlorofil. To są substancje zwane porfiryny, które pod wpływem światła właśnie są wzbudzane, jakąś tam energię absorbują, potem mogą emitować. I właśnie nasze fotouczulacze to są właśnie związki chemiczne na bazie porfiryn, chloryn, hematoporfiryny. Możemy podać je
żywym komórkom i nic się nie dzieje. Nawet jeżeli komórki naświetlamy światłem, to też te komórki żyją. My żyjemy, prawda, w obszarze światła widzialnego i to jest dla nas to promieniowanie życia. Ale jeżeli połączymy te trzy czynniki, czyli fotouczulacz, światło i tak zwany tlen, którego jest dużo w każdej komórce, to wtedy te trzy czynniki sprawiają, że ta komórka ulega niszczeniu. Dlatego, że taki wzbudzony fotouczulacz przekazuje swoją energię właśnie do cząsteczkom tlenu, których jest zawsze wszędzie pełno w każdej komórce żywej. To są taki tlen molekularny, to tam fizycy mają takie swoje nazwy, że on jest w takim stanie podstawowym, trypletowym. W związku z tym fotouczulacz też może przekazać energię taką właśnie fosforescencyjną, przejścia stanu trypletowego. To jest cała duża, skomplikowana fizyka, ale może ją tu pominę. Kiedy ta energia zostaje przekazana tlenowi, tworzy się tlen taki reaktywny albo wolne rodniki. Jeżeli to wszystko jest zlokalizowane w komórce, to oczywiście tam zachodzą wtedy procesy takie właśnie fotobiochemiczne, które niszczą. Niszczą organele, niszczą mitochondria, mogą niszczyć właśnie jądro komórkowe, linie DNA, no i taka komórka umiera. Pani profesor, a czym się różnią komórki nowotworowe od zdrowych? Przecież one się tylko namnażają. No tak, ale tak nie tego wynika, że mają źle ustawione całą procedurę. Znaczy jak gdyby zakodowane są inaczej. Prawda? Także na czym polega sprawa? Te nasze fotouczulacze muszą, one wchodzą wszędzie do komórek zdrowych i chorych. I chorych, prawda? Tylko komórka chora, ta nowotworowa ma inaczej zbudowaną błonę komórkową. Jest inna przepuszczalność przez tę błonę. Chcemy, żeby nasze leki, na tym polegają nasze badania, żeby szybko były jak gdyby wydalone z komórek zdrowych, a dłużej zatrzymane były w komórkach właśnie chorych. I potem też używamy, też nie jesteśmy do końca pewni, że nam się uda z komórek zdrowych ten lek, nazwijmy go teraz lekiem, wydalić. W związku z tym używamy promieniowania o bardzo wąskiej wiązce, żeby ona tylko padała na obszar guza, prawda, żeby było wiadomo, że tylko ta wiązka wzbudzi ten fotouczulacz, który znajduje się w obszarze guza, i wtedy tam znajdą te reakcje właśnie fotodynamiczne, my je nazywamy. Proszę powiedzieć, pani profesor, czy są już jakieś efekty? Ale oczywiście, że tak. Może są mało znane tutaj w Polsce, ale na świecie jest co najmniej 5 dopuszczonych substancji właśnie na bazie porfiryny albo chloryny, które się stosuje do wybranych nowotworów. Nasze badania właśnie fizyków, chemików polegają na tym, że my chcemy wytworzyć własną substancję, taką właśnie aktywną, światłoczułą, na poszczególne linie nowotwora, znaczy rodzaje nowotwora i zastosować. I badania w Polsce prowadzi kilka ośrodków, także tutaj i nasz zespół, tam głównie pracuje pani doktor Szurko i moi doktoranci, pracują w współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach, tam robimy część badań właśnie in vitro, ale to jest właśnie taka charakterystyka materiału, substancji, która ma takie własności. Badamy ich własności fizyczne, czyli jak gdyby zdolność przekazania tej energii do wzbudzenia tych cząstek tlenu w komórkach biologicznych, no ale potem dalej badamy te najlepsze materiały już in vitro, jak się zachowują w komórkach nowotworowych. A czy wybierają Państwo sobie do tych badań określone typy nowotworów? Tak, tak. Takie, jakie tam mamy, w tej chwili dostępne są na przykład w Centrum Onkologii, bo korzystamy z tych linii komórkowych, ale ostatnio prowadzimy od jakiegoś czasu rozmawiamy z panem profesorem Sieroniem, to jest lekarz, były pan prorektor Instytutu Medycznego w Bytomiu pracuje i on zajmuje się taką medycyną fizykalną. No i mamy takie prowadzone bardzo daleko posunięte rozmowy, żeby nasz najlepszy lek, który jest bardzo podobny do dopuszczonego leku do stosowania, ma bardzo podobną strukturę, żeby go użyć do pewnych odmian nowotworu skóry. Będzie wtedy łatwo podać taki lek, nie będzie problemu z podaniem, prawda? Bo to będzie w postaci maści albo jakiegoś żelu. I wtedy to jest też widoczne optycznie rozmiar takiego guza i chcemy właśnie porobić takie próby, żeby stosować... Na pacjentach już. No, to tego powiedzieć nie mogę, ale docelowo, no tak, tak, docelowo. Ale w każdym razie jest substancja jedną, którą mamy w ręku, która jest bardzo dobra. To jest właśnie pochodna chloryny, tak, prawda? Także
mamy piękne wyniki, no i być może będzie jakieś... Piękne osiągnięcia. No tak mi się wydaje. No takie informacje to nas cieszą. Lubimy ich słuchać, choroby nowotworowe. No straszą nas wszystkich. Chcielibyśmy usłyszeć, że rzeczywiście są leki skuteczniejsze. Na świecie jest to stosowane. Oczywiście to nie jest alternatywa, ale to jest jedna z metod, prawda, także, żeby pomóc pacjentowi. Nie na każdą linię, znaczy na każdy rodzaj nowotwora jest ona skuteczna, bo są takie nowotwory, takie jak na przykład czerniak, które są właśnie takie światłooporne, to tam nie można go stosować, tylko najwyżej chirurgicznie, ale są pewne odmiany, gdzie ta metoda jest skuteczna. Jest skuteczna i stosowana na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. A czy możemy powiedzieć, na które rodzaje nowotworów takie metody są skuteczne najbardziej, poza oczywiście tym rakiem skóry? No to są pewne odmiany nowotworów piersi i nowotworów na przykład prostaty. Głównie to są takie linie, znaczy w Polsce prowadzi się badania głównie na nowotworach piersi. I to my mamy taką polską noblistkę, panią Alfredę Graczykową, która jest chemikiem, biochemikiem, pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej i ona po prostu od lat 10 prowadzi te badania także na otworzone tam takie modyfikacje hemoglobiny, bo to najczęściej próbuje się szukać tych takich właśnie substancji, które byłyby bliskie do tego, co człowiek sam wytworzy. No, hemoglobina to jest jednak substancja, którą organizm ludzki wytwarza i sam istnieje. To jest łatwo przyswajalna, nie ma problemów tutaj, co myśmy o tym mówili wcześniej. No właśnie, my jesteśmy trochę przyzwyczajeni do innych rozmów o lekach. Zwykle, kiedy rozmawiamy o lekach, to właściwie zamienia się to w rozmowę o różnych firmach medycznych, o takim prześciganiu się w promowaniu określonych leków, są mody na leki i prawdę mówiąc, większość użytkowników tych leków jest już trochę zdezorientowana, czy to jest nowy lek, czy to jest tylko troszeczkę zmieniona formuła, żeby sprzedać nowy produkt, tak, prawda? Tak, generyczne leki. No. Czyli nie mylę się, rzeczywiście trwa też i równolegle taki proces. Natomiast to, co mówi pani profesor, no to nas najbardziej interesuje, prawda? Jakie są aktualnie trendy w ogóle w walce z chorobami, my nazywamy je cywilizacyjnymi, bo to są choroby, z którymi sobie nie potrafimy poradzić. Użyła pani takiego sformułowania leki dedykowane. Ja słyszałam już kilka lat temu to sformułowanie, ponieważ a propos leków, które są dedykowane określonym rodzajom nowotworów. Na przykład nowotworów, tak. I to znaczy, że one mają taki skład chemiczny, który reaguje... Najlepiej właśnie na taką odmianę, prawda? Bo te nowotwory się... Ja nie jestem lekarzem, prawda? Ja tak trochę szybko się uczę biologii i medycyny, ale każdy z nich ma jednak inną postać, jak gdyby inną biologię. Inny słaby punkt, powiedzmy. Tak, znaczy się rozmnaża. Tak, tak. Dlatego właśnie trzeba szukać. Bo my robimy na przykład badania na różnych liniach i na jednych liniach mamy bardzo dobrą skuteczność, na przykład na tych naszych wybranych substancjach, na innych są całkiem oporne, także nie możemy stosować go w takim podaniu. Czyli z tego wynika, że nie uda nam się nigdy znaleźć takiego leku, który będzie skuteczny na choroby nowotworowe. Na wszystkie odmiany to. Myślę, że chyba nie o to też nawet chodzi, prawda? Bo wtedy są takie problemy techniczne, to jest problem podania leku, jak on przejdzie przez te błony, takiego bo to pan profesor mówił o lekach na przykład rozpuszczalnej w wodzie. Te substancje nie są rozpuszczalne w wodzie, albo nie wszystkie z nich, w związku z tym, jak je to podać. Więc tu fizycy mają różne pomysły, właśnie pomagamy tych lekarzy, biologów, wspomagamy, jak podać. No, bo można podać poprzez liposomy, to takie popularne jest, ale można przez nanocząsteczki na przykład, prawda? No, nanocząsteczki, to trzeba wyjaśnić. Nano to jest jakaś tysięczna część milimetra, tak? 10 do minus 9 metra. To są bardzo małe rozmiary. To są rozmiary już... Niewidoczne. No nie. To są rozmiary, no powiedzmy sobie prawie atomu. Tak. To nie da się tego zobaczyć. Chyba, że sobie człowiek to zwizualizuje poprzez jakiś mikroskop, prawda? Sił atomowych albo jakiś jeszcze bardziej dokładniejszy. Taki mikroskop. Tak. A takie też posiadamy tam w tym centrum. Tam będą ustawione. Ale też nasza rozmowa wskazuje wyraźnie na to, że właściwie my mówimy od wielu lat o tym, że nauki się specjalizują są coraz węższe, ale one się też do siebie bardzo zbliżają. Bardzo, tak. Tak samo tak odbieramy, prawda? Tak, tak. Nie ma fizyki bez chemii, biologia, medycyna. To są bardzo powiązane. Nie ma granic między naukami. No wszystko, przynajmniej ta nasza rozmowa dzisiaj w szkole bardzo wieczorowej o lekach na to wskazuje, że
Okazuje się, że przy lekach nie tylko chemicy są ważni, chociaż wydawałoby się, że skład chemiczny to jest wszystko. Prawda? Tutaj każdy ma coś do powiedzenia, i fizyk, i lekarz, no, i pacjent, prawda? Bo generalnie to on będzie na sobie próbować, czy to działa, to co wymyślili naukowcy. To centrum, od którego żeśmy zaczęli, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji, to ono, rozumiem, będzie tak jak my dzisiaj w tej rozmowie, kumulować czy skupiać te wszystkie wysiłki przy badaniach i tworzeniu nowych leków, tak? Także. No również, także. Tak. Znaczy, jeżeli pani redaktor chciałaby skorzystać z możliwości, to chętnie polecamy naszych kolegów z Instytutu Nauki o Materiałach, którzy będą kontynuowali ten wątek zdrowie. No właśnie, w jakich jeszcze innych kontekstach będziemy w tym centrum międzyuczelnianym to zdrowie poznawać czy badać? Jeżeli jeszcze mogę powiedzieć, bo to nie tylko szukanie leków, ale to także pewna diagnostyka, prawda? I wykorzystywanie aparatury fizycznej do diagnozowania. No dzisiaj wszyscy marzymy, żeby mieć zrobione badania, znaczy marzymy, jak jest potrzeba, jakiś tam tomograf, prawda? Tak. Jakiś komputerowy, jakiś magnetyczny. I stoi się w kolejkach. I to wszystko, prawda? Są przyrządy fizyczne. Także one po prostu, to fizycy wymyślili, używali wcześniej je do badania tam jakichś swoich próbek. Dzisiaj, kiedy mamy bardzo silne na przykład pola magnetyczne w tomografii magnetycznej, znaczy zwanym rezonansie jądrowym, że mamy możliwość poprzez komputery obrazowania tego obrazu, no to stosujemy go na próbkę, jakim jest człowiek. O tym wszystkim zawsze, no ludzie chcą takie badania bezbolesne, inwazyjne, żeby im przeprowadzić. Żeby bardzo, wszystko było widać. Żeby dokładne. No tak. I właśnie na przykład nasze studia fizyki medycznej na tym polegają, że tam ludzie uczą się obsługi tej aparatury, jak ona działa, jak może współpracować z lekarzem, bo oni mają potem w przyszłości z lekarzem współpracować, prawda? Żeby mogli mu pomóc przy korzystaniu tak właśnie wyrafinowanej aparatury. Zresztą ta aparatura, ona też jest coraz doskonalsza, są coraz nowsze urządzenia, także tutaj właściwie no, każda z tych dziedzin się rozwija. Więc poza diagnostyką i lekami, proszę powiedzieć, jak jeszcze zdrowie będzie badane w tym nowym centrum? Nie wychodząc poza nasz wydział, który jest dosyć obszerny i tematycznie, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, to właściwie moglibyśmy tutaj takich rozmówców mówiących o zastosowaniu swoich rezultatów służących zdrowiu polecić pani wielu, co najmniej kilkunastu. A ile będzie tych laboratoriów w tym nowym centrum? Nie wiem. Trudno je policzyć, nie, tak? Ze spisu treści, jakie musieliśmy przygotować do pisząc wniosek o ten projekt, to jest 80 parę pracowni. No to robi już wrażenie tak. I daje wyobrażenie, jak to centrum będzie działać, bo przecież nie wszyscy będą pracować w laboratoriach, będą jeszcze inne pracownie, no więc 80 laboratoriów, tak, to jest gigant. To jest liczba imponująca, tak. Tak samo ja tak uważam, jak to co przeczytałam tak dokładnie, mówię, no tak, ale tak to jest, bo ten projekt, oprócz tego, że dał nam przepiękny obiekt, to także są tam pieniądze, wyposażenie, czyli nie myślę tu o meblach, tam jakichś stołach, salach wykładowych, ale także właśnie o aparaturze w tych pracowniach. Będzie część aparatury, którą już posiadamy, która była kupiona z innych projektów, ale także bardzo dużo przyrządu, pracowni właśnie zakupionych tych sprzętów z pieniędzy uzyskanych w ramach tego projektu. Nazywamy go tak w skrócie Chorzowskiego, czyli chodzi nam o obiekt i jego tam właśnie doposażenie. Ale to znaczy, że ten obiekt jest ogromny, prawda, panie profesorze? No, on ma powierzchnię użytkową 17 tysięcy metrów kwadratowych. Ale pan już zna każdy centymetr. Nie. Jeszcze nie. Nie znam. I jak tam jestem, to trudno mi się zorientować, w której części jestem. Także to trzeba, bo to jest kilka budynków połączonych ze sobą. One są połączone, jak człowiek jest w środku, to nie wie, w którym budynku akurat jest. Mam nadzieję, że poćwiczę trochę i jakoś się... Mam nadzieję, że studenci będą potrafili się tam sprawnie poruszać. Studenci są bardzo, przewodnikiem. Bardzo inteligentni i oni sobie dadzą radę.
To jest ogromny obiekt, przepięknie, może przypomnijmy, wymyślony przez głównego architekta, wkomponowany w naturę. W park, więc można oglądać przez całe przestrzenie przeszklone to, co jest wokół nas również, prawda? Piękne. Tak, no to jest prawie 20 hektarów terenu zielonego, także możliwości są, perspektywy rozwoju tego są bardzo duże. Znaczy mówi pan, panie profesorze, że można jeszcze w przyszłości dobudować tak. Kolejne laboratoria? Można, marzymy o tym, zresztą rozmawiamy z naszymi kolegami chemikami, żeby tam zbudować potężny Instytut Chemii. Zresztą część tego instytutu jest zlokalizowana w naszych pracowniach. Znaczy, niektóre pracownie tego instytutu są zlokalizowane u nas. Te, które są związane właśnie z tymi specjalnościami, które będą realizowane w ramach tego centrum. No ale część tych kierunków chemii przeniesie się do tego centrum. Chemia leków, jak było powiedziane, i chemia informatyczna, tak. Tak będzie tam zlokalizowana. Właśnie będą korzystali ci studenci z tych pracowni chemicznych, fizycznych i może jakichś biologicznych też. Pozostali studenci będą tylko żałować, że wybrali inne kierunki, tak? Chcemy tak, no dobrze to jakby było, gdyby tak się to skończyło jakimś takim właśnie wynikiem, że tam się miło studiuje, że są dobre warunki. Znaczy tak, chcemy to stworzyć im, ale chcemy, żeby też studenci to naprawdę odczuli na własnej, jak to się mówi, skórze. Tak. Ale też, żeby na własnej skórze odczuli powagę nauki. Tak. No bo jednak, kiedy pracuje się w nowoczesnych laboratoriach nad czymś, co jest ważne i może służyć, ta świadomość, wydaje mi się, to jest coś bardzo pięknego. No państwo na pewno to czują. Tak. Teraz chodzi tylko o to, żeby zasmakowali w tym studenci. Wszyscy inni, tak. Znaczy, jeżeli jeszcze można na krótko, na koniec. Też mamy pewne firmy, może mniej takie właśnie farmaceutyczne, ale firmy związane z na przykład nanotechnologią, która tam bardzo chętnie by się chciały zainstalować wokół nas. Jest tam dużo przestrzeni. Oni obiecują, że gdyby tam mogli utworzyć swoje właśnie technologie, na przykład nanoukładów, nanocząstek, które też... No to też jest przyszłość właśnie. To nasi studenci mogliby z tych pracowni korzystać, mogliby tam też odbywać jakieś praktyki, staże. Dzisiaj się dużo mówi o takim właśnie powiązaniu, o transferze nauki i przemysłu takiego nowoczesnego. To są firmy prywatne, ale bardzo takie prężne. Tak. I to jest tam taka właśnie też płaszczyzna, która być może się według naszych marzeń też uda zrealizować. No to wszystko jest bardzo prawdopodobne, ponieważ to centrum zacznie działać w przyszłym roku z wielkim rozmachem, więc ja myślę, że to będzie generować takie sytuacje, że coraz więcej firm, instytucji będzie chciało współpracować z tak poważną, międzyuczelnianą jednostką. To jest wielka zachęta. Też tak uważamy. No i mam nadzieję, że nam się to wszystko uda. No myślę, że tak. No, my wszyscy trzymamy kciuki. Przypomnę, że Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych rusza od nowego roku akademickiego 2012. My rozmawiamy na końcu roku, więc to jest taka nadzieja na to, że coś dobrego wydarzy się w przyszłym roku. Mamy dla nadzieję. Nauki. Mamy nadzieję. Znaczy myślę, że już coś się wydarzyło, także i wydarzy się właśnie. Tak jak myślimy, tak mamy tutaj nadzieję, aspiracje, my, nasi przyjaciele, którzy nas pomagają, studenci, bo tak jak to powiedział pan profesor na początku, studenci właśnie tych kierunków, które mają tam przejść, czekają cierpliwością, kiedy tam wreszcie będą mogli zacząć zajęcia. Pasjonaci nauki. Tak. Kończymy nasze spotkanie w szkole bardzo wieczorowej. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli dzisiaj pani profesor Alicja Ratuszna, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego w Uniwersytecie Śląskim, i pan profesor Jerzy Zioło, kierownik Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej. Zapraszamy na otwarcie Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w przyszłym roku akademickim 2012, a dzisiaj kończymy już nasz wykład, życząc państwu spokojnej nocy. Dobranoc. Thank you.